Tajwan tutaj nie ma w ogóle jakby prawa w ogóle wypowiadania się, ponieważ on nie był w tej relacji i kompletnie nie wie. Widziałam właśnie wypowiedź Nitra, który jakby bardziej mnie wsparł. No, kurczę, widzowie, pewnie się domyślacie, ale Madzia, nie wiem czy wiecie, będzie chciała zawalczyć w frikach. I piszcie, czy byście chcieli ją zobaczyć i z kim, bo Madzia właśnie jeszcze tego nie wie. Tak, ja wiem troszeczkę, bo ja oczywiście mam tajemki swoich wrogów, ale to są bardziej życie takiego prywatnego, troszeczkę też półpublicznego, ale nie chcę tutaj rzucać jakimiś ksywkami, no bo wiadomo, że jak się coś już raz wyrzuci, to już potem nie ma odwrotu, także to jeszcze trzeba troszeczkę mieć język za zębami. Okej, jesteś tutaj dzisiaj na klaucie, ale myślałam, że chyba, że Prime bardziej ci proponował, a też słyszałam właśnie, że Michał jak się wypowiadał o tym, że będziesz walczyć, jak tam pisaliście chyba, to mówił, że chciałby, żebyś w Fejmie zawalczyła, ale czy ty byś chciała zwalczyć w tej federacji, z którą tak byłaś związana w innej jakby, wiesz, roli? Tak, ja wiem, jakie po prostu byłyby komentarze ludzi, no po prostu jakbym zawalczyła Fejmie, to by było, a dobrze, wyprosiła sobie tą walkę, albo mam mega gruby plink na kogoś, więc tego bym chciała uniknąć. Uważam, że dużo ciekawsze i dla widzów samych byłoby zawalczenie w przeciwnej federacji. Mhm. Także bo wiadomo, jakie będą pytania po prostu i to jest właśnie najciekawsze, że wtedy federacja Fejmie, jak i sam Michał, nie ma na tym kontroli, co ja mówię. No tak. Więc to jest najciekawsze. A tak wiadomo, że jakbym zawalczyła Fejmie, no to byłabym gdzieś tam uwiązana, tak mi się wydaje w każdym razie. Czyli Fejmu wykluczasz w ogóle? Nie wykluczam, ale nie jest to moja pierwsza taka myśl, gdzie bym chciała zawalczyć. Uważam, że to jest takie przedostatnie. Okej. Okay. A z tymi rywalkami, czyli mówisz, że masz wrogów. To jest dla mnie ciekawe, że ty jednak masz dziewczyny, które są twoimi wrogami. A jakbyś, nie musimy tutaj mówić o tych ksywkach czy na nazwiskach, bo mówisz, że to prywatnie bardziej, ale co musiała ci zrobić jakaś dziewczyna, żeby stać się twoim wrogiem? Nawet nie powiedziałabym, że wrogiem, bardziej także, wiesz, to po rozstaniu. To przede wszystkim i potem jak założyłam niemiecką platformę, bardzo dużo ludzi po prostu się odwróciło tak diametralnie. To jest w ogóle jakby... Koleżanek? Też między innymi. No więc było to trochę dosyć przykre, no bo to wtedy pokazuje, kto był dla jakich korzyści. Chyba najwięcej tak po prostu po rozstaniu z moim byłym partnerem było, że okej, dobra, czyli już nie ma tego, wiecie, jakby łącznika, którym byłam po prostu zwykłym łącznikiem, nie? Między mną, między daną osobą a Michałem, także po prostu czasem po prostu weszłam, tak patrzę, o, już się ktoś nie obserwuje, mimo że na przykład kontakt był prawie że codzienny. Więc jest to takie troszeczkę przykre. No to rozumiem. Rozumiem, że jakby nie palasz sympatią do takiej osoby, bo ja miałabym podobnie, no bo to trochę takie słabe, że właśnie ktoś dla korzyści z tobą był, tak? Znaczy w sensie był. Tak to czułam, dokładnie. Nie, no ludzie mają różne ten, wiesz, dziwne takie zachowania, no ale to w sumie normalne, no można się tego było spodziewać. Ale Madzia, ty mówiłaś na przykład, że na jednym tam chyba ze swoich, bo ty na Twitchu streamujesz, nie? Tak, no teraz wracam ponownie na Twitcha, teraz miałam taką dwutygodniową przerwę, no bo otwieram własną firmę właśnie z ubraniami, mam na sobie akurat własnej marki Vivane. Także akurat była bardzo dobrze, otworzył się start, jestem bardzo zadowolona, ale no mega dużo pracy mnie to kosztowało, więc nie mogłam pogodzić tego równolegle po prostu ze streamowaniem kilka godzin dziennie, ale już na szczęście będę wracać sobie na Twitcha i mam nadzieję, że odpalę IRL-a na Tajlandii, bo akurat wylatuję jutro do Tajlandii. Też widziałam właśnie u ciebie na storze, gdzieś wylatujesz, właśnie, że chyba, ale nie patrzyłam, czy Tajlandia. Okej, czyli zapraszamy widzowie, widzki bardziej chyba, tak? Bo tak, dla panów też? Więcej widzek, bo mam dużo widzów, bardziej większą mam tą męską część, ty grono. Tak mi mówią statystyki w każdym razie. Okej, okay. Ale dla pań masz tą markę, czy tak, dla panów? Tak, ta marka jest dla pań. Okej, no to zapraszam. Panowie kupują swoim paniom. A no właśnie. Dnia kobiet, tak. 8 marca, słuchajcie, wpadajcie, jak się nazywa dokładnie strona? Miwena.com. No to wpadajcie koniecznie do Magdy, no bo też własny biznes dużo zajmuje, więc no nic dziwnego, że musiałaś sobie zrobić przerwę. Ale zahaczyłam o ten Twitch, bo właśnie na Twitchu najczęściej jakieś tam szoty potem na YouTubie też latają właśnie z twoich wypowiedzi. I mówiłaś, że na pewno Michał nie znajdzie kogoś takiego jak ty, w takim sensie, że no te 8 lat temu, jak się poznawaliście, no to on był zupełnie inną osobą, był w zupełnie innym miejscu. I bardzo się z tym nie zgodził Take Fan. Tak. I powiedział o tobie dosyć mocne słowa. Wiem, że ty odpowiedziałaś mu potem, ale jakbyś miała jeszcze teraz powiedzieć ludziom, którzy może nie widzieli tej odpowiedzi, albo się zastanawiają właśnie nad tym i mają podobne zdanie jak Take Fan, co byś im powiedziała?
Czy uważam, że Tajfun tutaj nie ma w ogóle jakby prawa w ogóle wypowiadania się, ponieważ on nie był w tej relacji i kompletnie nie wie. Co najśmieszniejsze, później widziałam właśnie wypowiedź Nitra, który jakby bardziej mnie wsparł i jakby potwierdził moje słowa. No, okay. Taki akurat wycinek widziałam. Może też dlatego, że Nitra jakby więcej miał taki większy kontakt z Michałem, no bo jakby nie ukrywając, oni mieli wspólną piosenkę Masny Ben, Nitro, akurat Sentino, więc gdzieś ten kontakt po prostu był większy, więc on pewnie dostrzegał te minusy, które ma Michał. Okay. Więc pewnie stąd ta wypowiedź. Uważam, że no chcąc nie chcąc, będzie po prostu trudniej Michał znaleźć daną kobietę, no bo nie znam osoby, która by go nie kojarzyła po prostu z twarzy, bo to jest taki ogromny przestrzał, że od Minecraftu po Fame, gdzie oglądają go ludzie, nie wiem, po 40+, także on jest bardzo popularną osobą i to na pewno będzie utrudnienie, że po prostu będzie mu ciężej zweryfikować osobę, która jest z nim dla korzyści, a nie jeżeli tak z szczerej miłości. Powiedz mi, Madzia, bo ty z Michałem były takie rzeczy, jakby etapy, że wy się rozstawaliście, wracaliście. Co spowodowało, że teraz nagle jest, jakby zapadła ta decyzja ostateczna? Za dużo rzeczy wyszło po rozstaniu najśmieszniejszym. My nie rozstaliśmy się z zupełnie innego powodu, a dopiero jak ludzie zobaczyli, i nawet moi, no wiesz, tak wspólni znajomi, bliści, dalsi, że dobra, już nie wracacie do siebie, że to chyba jest naprawdę, to ja ci coś powiem. I wtedy wychodziły kolejne po prostu informacje i to było tak, był taki list za liściem, aż tak totalnie, wiesz, otrzeźwiałam jakby z tego zauroczenia i stwierdziłam, o nie, to było toksyczne, jakby nie ma możliwości powrotu, jeżeli o to chodzi. Za dużo po prostu rzeczy potem powychodziło. A Michał chciał wrócić? Chyba po pierwszych jakichś tam tygodniach to tak, ale to już było dla mnie za późno. To jest niedopuszczalne, dużo rzeczy jest po prostu niedopuszczalne, które nie powinny mieć miejsca w tym związku. A nie miałaś jakby takiego poczucia, że ci ludzie, którzy właśnie ci wysyłali te rzeczy, że nie jesteście już razem, to teraz ci powiem, mogliby to zrobić wcześniej? Że nie miałaś takiego, że dlaczego teraz to mówisz? Trochę miałam to za złe, mówię, czemu mnie przejść to na przykład 2 lata temu? No. Wiesz, to nie jest tak, że to by się wydarzyło miesiąc temu, tylko niektóre rzeczy na przykład, że o dobra, no bo on 5 lat temu to, 2 lata temu to. I były takie, aha. I najgorsze było to, że usłyszałam tylko odpowiedź, my myśleliśmy, że ty wiesz. Jakby mówię, serio uważasz, że jestem osobą, która by się godziła na takie coś? Mówię, no to jest chyba najgorsza łatka, jaka mogła zostać mi przylepiona. Mówię, no bez przesady. Ale z Michałem ogólnie masz dobry nadal kontakt i jakoś tam żyjecie w jakichś takich relacjach okej. Okay. Neutralnych, no bo ja też... Kurczę, no jakby pracujemy w dosyć podobnej branży, więc gdzieś te nasze drogi się jakby zawsze tak przechodzą wobec siebie. No i też mam wspólnego psa, więc no ja też bym chciała po prostu widzieć tego swojego psa. No i też gdzieś tam po prostu czasem się zetniemy, ale nie jest to tak, że sobie piszemy i się kolegują, przyjedziemy, no bo nie rozstaliśmy się jakby w takich neutralnych, dobrych warunkach, jak tam sam zapowiadał w internecie, bo to zupełnie inaczej wygląda, zupełnie inna była rzeczywistość. Ja też się nie wypowiadałam, bo nie jestem też takim typem osoby, a też jakby taki najgorszy momencie swojego życia nie myślałam o tym, żeby wziąć telefon i zacząć nagrywać na drugą osobę, tylko po prostu ogarnąć sobie życie na nowo, no bo tak po prostu wygląda dorosłe życie. No dokładnie, też dużo osób hejtowało ostatnio Mariannę Schreiber za to, że wypowiedziała się, pokazała swoje emocje też, nie? Po rozstaniu zaraz z mężem, to nie wiem, czy oglądałaś, tak, widziałaś? Widziałam. No to też właśnie ludzie mówili, że to takie, że jakby nie powinna tego robić, no bo też pod wpływem emocji nie ma co chyba się czasami... Tak, to jest w ogóle nieracjonalne myślenie i ja nigdy nie sięgam za telefon, jeżeli jestem w takim jakby jakiejś rozterce albo w jakimś takim przygnębieniu. Ja też bardzo rzadko bywam smutna, więc ja też nie jestem jakaś bardzo tak wylewna. Wydaje mi się, że po prostu za dużo rzeczy mi się przytrafiło, że już nie ma takiej rzeczy, która by mnie jakoś zasmuciła, że tak powiem. A też takie sięganie za telefon i nagrywanie na drugą osobę. Uważam, że to na samym końcu powinno mieć, bo najpierw jakby powinno się porozmawiać prywatnie między sobą. To jeszcze ostatnia kwestia dotycząca Michała, bo nie chcę też, żeby tylko o nim ta rozmowa była, no ale jakby jesteś z tego kojarzona. Tak, właśnie to jest z jednej strony najgorsze, najlepsze, nie wiem, nie mi oceniać, ale obojętnie co bym nie zrobiła w swoim życiu już, nieważne jakbym na przykład w przyszłości miała obserwujących, albo jak bardzo bym była, nie wiem, popularna na danej platformie, i tak zawsze będę miała łatkę, że jestem było Michała. Zawsze. Co mi się nie stało? No właśnie. Więc ja się po prostu przyzwyczaiłam, nie? Że już nawet nie po mojego imienia, tylko jest była dziewczyna, tak. Macia była dziewczyna Michała. Tak, dokładnie. No cóż, no nie wiem. No myślę, że tak pewnie będzie, no bo jednak, tak jak powiedziałaś, Michał jest bardzo rozpoznawalny. Ale dążąc do tego pytania, Wardęga zaraz po całej tej aferze, już nie chcę w to wchodzić, mówił, że ciekawe, czy ty będziesz po tym wszystkim
milczała czy coś takiego i potem też gdzieś tam u szalonego reportera były poruszane twój temat i tak dalej i Michał powiedział, że chyba, nie wiem też do końca jak to dokładnie powiedział, ale że jakieś tam wasze prywatne rzeczy, ale jak myślisz, co Sylwester miał jakby na względzie, czy ty, on się z tobą kontaktował w ogóle w tej sprawie całej? Nie, właśnie jeżeli chodzi o całą tą sprawę, która miała miejsce w ubiegłym roku, mnóstwo osób wymieniało moje imię albo używało mojego imienia jako tarczy jakiejś takiej obronnej, że na pewno nic się nie wydarzyło, a nikt nigdy do mnie nie napisał. Nikt mnie nie zapytał o moje zdanie, nigdy mnie nie zaprosił nawet na, nie wiem, na fotel, żeby sobie porozmawiać, jakiś wywiad przeprowadzić. Gdzieś tam zawsze byłam jakby wplątywana w tą sprawę, której w ogóle nie powinno być, ale nikt mnie jakby nie zaprosił. Dla mnie to po prostu ta jedna afera to jest takie troszeczkę kolesiostwo. I po prostu ja wiem tak po prostu z zaplecza, że tam każdy ma coś na siebie, więc każdy tak troszeczkę, wiesz, tak próbuje być uciszany, coś w ten deseń. Nie wiem kto na kogo, ale po prostu ja wiem, że każdy zawsze coś ma za uszami i po prostu się boi niektórych rzeczy powiedzieć, nie? Czy coś tam kiedyś może na kogoś wyjść. Więc dla mnie niektóre te rzeczy to jest tak... Z przymrużeniem oka powinno się patrzeć na niektóre rzeczy, bo wiadomo, że wszystko można łatwo zmanipulować, zmontować i wstawić w internet. No to zdecydowanie prawda. Natomiast właśnie teraz mówisz właśnie, że nikt nie zaprosił cię, nie zapytał. No to mam nadzieję, że tym wywiadem też ludziom trochę odpowiemy na niektóre rzeczy. Chociaż to pewnie i tak byśmy musiały porozmawiać dużo, dużo dłużej. Ale jeszcze ostatnia rzecz o tobie. Madzia, powiedz mi, dlaczego widzowie powinni zobaczyć ciebie walczącą? Kurczę, bo wydaje mi się, że mam do tego predyspozycję. To jest takie bardzo... nie lubię siebie, że tak powiem, pod tym względem, że ja mam takie kilka różnych twarzy. Bo to jest z nimi tak myślę, a taka delikatna blondynka, a tak naprawdę, albo głupia, delikatna blondynka, a tak naprawdę... To standardowo do blondynek. Zawsze, nie? Tak naprawdę uważam, że jesteśmy bardzo jakby elokwentne i wygadane, jakby oczytane. Też pewnie studia wyższe, ukończone mamy, także wiemy, co robimy tak naprawdę. Pracujemy w zawodach nie tylko tych, które mamy tam wypisane w bio na Instagramie, tylko jeszcze dodatkowe inne rzeczy. Plus też wydaje mi się, że troszeczkę parę w tych rękach jest, wysoka jestem, zasięg rąk jest długi. To koniecznie jeszcze raz powtórzę to pierwsze zdanie. Piszcie, z kim byście chcieli zobaczyć Madzię w oktagonie. No i powiedz, bo nie chcesz rzucać tutaj nazwiskami, ksywami, ale chociaż czy to będzie szybko, czy w końcu zobaczymy, czy dalej? Ja bym chciała przed wakacjami. Okay. To byłoby tak fajnie przed wakacjami, żeby potem sobie z takim pucharem pojechać, odpocząć. Okej. Okay. No to mam nadzieję, że zobaczymy Madzię. Piszcie koniecznie w komentarzach. No i co, Madzia, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Zawsze lubię feedback, ale dziękuję ci, kochana, za rozmowę.